Lionhead Studios to legenda branży. Mimo że portfolio firmy nie jest bogate w ilość, to z pewnością nadrabia innowacyjnością i jakością swoich gier. Za niepowtarzalny styl produkcji odpowiedzialny jest w końcu sam Peter Molyneux, jedna z najbardziej wyrazistych postaci branży gier wideo. Złotousty Piotruś jest współzałożycielem studia Lionhead, a do projektu wciągnięci zostali również Mark Whibley, Tim Renz i Steve Jackson. Mark Whibley, prywatnie szwagier Molyneux, przed założeniem studia pracował w Bullfrog Productions. Był tam odpowiedzialny m.in. za Team Park czy Team Hospital. Wiele lat później stanął na czele studia, które stworzyło Two Point Hospital. Tim Renz jest osobą, o której wiemy niewiele. Z portfolio wynika, że przez całą karierę dość mocno trzymał się Petera, bo gry, przy których pracował, to wszystkie części Fable, Populous, The Movies i Black and White 1. Steve Jackson jest za to założycielem Games Workshop, pisarzem i twórcą mniej znanych gier jak seria Sorcery. Z tej bandy zapaleńców powstała firma z najbardziej cool nazwą i logiem w branży. A wiecie skąd się wzięła nazwa Lionhead? Nie tam, że jakieś gwiazdy rocka, że kostka do gry bez sensu czy inna elektroniczna sztuka. Lionhead to imię chomika Marka Whibleya, który zdechł chwilę przed założeniem studia. Pierwotnie studio miało nazywać się Red Eye, jednak założyciele odkryli, że na świecie jest cała masa firm z identyczną nazwą. Pierwszym projektem studia było Black and White. Początkowo firma mieściła się w jednym z pokoi posiadłości Molyneux. Szybko jednak przeniosła się do biura przy Frederikssenger w angielskim Guildford. Pozwoliło to powiększyć zespół do 25 osób. Pracownicy wspominają ten okres jako bardzo chaotyczny, a jednocześnie piekielnie kreatywny. W firmie nie istniało planowanie, spotkania i deadline'y. Panowała luźna atmosfera i pełne skupienie na robieniu żartów, imprez i jedzeniu pizzy. Prace jednak postępowały. Wolność kreatywna działała bardzo dobrze na pracowników i już w 1998 roku przedstawiciele studia wybrali się na E3, żeby pochwalić się światu owocem swojej pracy. Było to kilka screenshotów, modeli i notatek Molyneux. Z perspektywy czasu myślę, że to jednak było dość sporo. Dzisiaj wystarczy zamówić jeden cinematic i oprzeć na nim 3-dniowy pobyt na targach. Wtedy to jednak było mało. I tu zbawienny okazał się talent Molyneux do lania wody. Okazało się, że posiadane materiały wystarczyły do robienia kilkudziesięciominutowych pokazów debiutanckiej gry nowego studia. Koncept Black and White powstał jeszcze za czasów Bullfrog, który notabene parę lat później został ofiarą seryjnego mordercy. Peter Molyneux w tamtym okresie był kompletnie zakochany w Tamagotchi, które nosił dumnie na szyi. Nie mógł zrozumieć tego jeden z jego pracowników, który dziwił się, że dorosły facet przywiązał się do plastikowej zabawki. Zagroził, cytuję: jeśli zobaczę to jajko na twoim biurku, zabiję, zabiję jak psa. I to nie był żart, bo jakiś czas później pupil szefa wylądował w kubku z herbatą. Nazwano to zdarzenie incydentem Tamagotchi. Sam Molyneux popadł w kompletną żałobę. Jednak uświadomił sobie, że jeżeli potrafi się tak przywiązać i zaangażować w plastikową zabawkę, to dzięki sztucznej inteligencji może osiągnąć coś niesamowitego w grach wideo. Trzeba jednak pamiętać, że gry takie jak Black and White nie osiągają statusu legendy dzięki dobrej zabawie w studiu, tylko przeciwnie, dzięki morderczej pracy. A takie okresy studio też przechodziło. Był okres, w którym deweloperzy pracowali nad grą 15 godzin, każdego dnia przez 9 miesięcy. Czy to był klasyczny przykład crunchu? Teoretycznie tak, ale w praktyce nikt nikogo nie zmuszał. Ciężko było w tak małym zespole systemowo wymusić crunchowanie. Pracownicy podobno sami zostawali w biurze. Jedyną gratyfikacją za nadgodziny miała być możliwość zamówienia jedzenia na telefon na koszt studia. Jeżeli to prawda, to faktycznie ci ludzie siedzieli tam całymi dniami z pasji.
Mimo wszystko pracownicy bardzo dobrze wspominają okres prac nad Black and White. W biurze panowała dobra atmosfera. Jeden z pracowników wspomina wizytę burmistrza Guilford w studiu. Polityk chciał zobaczyć, czym zajmuje się nowo upieczony zespół w jego mieście. Pracownicy przygotowali prezentację, żeby pochwalić się nową technologią, nad którą pracują. Jeden z pracowników wziął starą rękawiczkę, którą dwoma kablami połączył z napędem dyskietek w komputerze. Zdumiony burmistrz oglądał, jak pracownik w rękawiczce steruje dłonią Boga w Black and White, nie widząc przy tym, że tak naprawdę steruje drugą, schowaną pod biurkiem ręką, w której ma klasyczną myszkę. Po blisko 4 latach prac nadszedł upragniony czas premiery. Black and White trafiło na rynek 28 marca 2001 roku. Co ciekawe, główne studio przez pierwsze lata było rozbite na pomniejsze małe studia. Jedną z takich firm była kolejna sierota po Bullfrogu, Big Blue Box. Tak naprawdę Big Blue Box wymyśliło i zaczęło tworzyć pierwsze Fable. Peter w tym czasie był pochłonięty tworzeniem Black and White 2 i The Movies. To Microsoft, szukający ekskluzywnej gry na swoją pierwszą konsolę, początkowo przypisało projekt Molinu, żeby jego legendarne już wtedy nazwisko wabiło graczy na nową platformę. Dopiero jakiś czas później los pracowników z Lionhead splódł się z Blue Boxem. Gdy okazało się, że projekt rozrósł się do takiego rozmiaru, że jedna ekipa z tym sobie nie poradzi, na ratunek przybyła Lwia Głowa. To był moment, w którym Microsoft zaczął ingerować w studio. Fable miało być tytułem ekskluzywnym na Xboxa, dlatego korporacja robiła wszystko, by to był produkt, pod którym się podpisze. Do studia dokoptowano inżynierów, którzy mieli pomóc dostosować grę do konsoli, która była jeszcze w powijakach i ciągle zmieniała się jej specyfikacja. Do tego zatrudnieni zostali ludzie, którzy mieli za zadanie zapanować nad chaosem w studiu. W końcu mówimy o kilkudziesięciu dzieciakach, na czele których stoi bujający w obłokach Peter Molyneux. Mimo tego studio nie straciło ducha. Deweloperzy dalej prowadzili tryb życia jak gwiazdy rocka. Żarty to była codzienność. Pewnego razu jeden z testerów wysłał wiadomość e-mail do wszystkich pracowników studia, w którym był link z treściami pornograficznymi. Musiało interweniować IT, a pracownik dostał upomnienie rozbawionego Molyneux. Innym razem pracownicy zrobili prezent urodzinowy dla Steve'a Jacksona, wspomnianego już na początku współzałożyciela studia. Podwładni wkręcili go, że do studia przyjdzie dziennikarka, a on musi dać jej wywiad. Jak się okazało, dziennikarka była tak naprawdę stripteaserką i to taką, która była już w wieku emerytalnym. Podobno w pewnym momencie zaczęła się rozbierać i śpiewać. Równie często co żarty, ekipa organizowała mocno alkoholowe imprezy, na których upijano się do nieprzytomności. Były również bardziej niewinne kawały. Pewnego dnia jeden z grafików otworzył drzwi do swojego auta i zobaczył, jak w jego stronę leci lawina piłeczek, jak w jakimś The Office. Jednym z pamiętnych dni studia były skoki przez kanał, który był za pubem, w którym zespół imprezował. Ten był na tyle szeroki, że właściwie nie dało się go przeskoczyć, chociaż podobno jednemu pracownikowi prawie się to udało. Inny za to skończył ten dzień w szpitalu. Swoimi wybrykami ekipa tłumiła ogromny stres, na który byli narażeni w ostatnich fazach tworzenia Fable. Akcja ze skakaniem przez kanał była kilka miesięcy przed premierą gry, która zmieniła wszystko. Fable cechował naprawdę baśniowy klimat, który podkreślała specyficzna oprawa. Podczas premiery gry konkurencja trochę już odjechała jakością grafiki w swoich tytułach, ale to nie przeszkadzało, bo twórcy nie silili się na fotorealizm, tylko na grafikę mocno stylizowaną. Kierunek artystyczny mocno nawiązywał do ilustracji z książek dla młodzieży. Projekt był bardzo spójny i trzeba przyznać, że w świat Albionu wsiąkało się z marszu. Historia również była bardzo udana. Wioska, w której żyje główny bohater, zostaje napadnięta i spustoszona, a nasz protagonista jest jednym z niewielu, którzy ocaleli. Z opresji ratuje go pewien czarodziej, który zabiera malca do gildii bohaterów. Tam dorasta i szlifuje umiejętności, które pozwolą mu przeżyć w świecie pełnym niebezpieczeństw. Z postacią jesteśmy od wczesnego dzieciństwa do starości. To, czym wyróżnia się Fable, to relacje z NPC-ami. Z każdą postacią w grze można wejść w interakcję.
Dostępny jest wachlarz cech i zachowań, którymi możemy skraść serce lub obrazić i zniechęcić do siebie spotkane osoby. Do tego zaimplementowano kompas moralny. Robiąc dobre uczynki, protagonista dostaje dodatnie punkty, a sam model stopniowo zmienia się w chodzące dobro. Jeżeli bohaterowi bliżej jest do antagonisty, wyrosną mu rogi i ciężko mu będzie nawiązać przyjacielskie relacje z ludźmi. Rok po premierze na Xboxie gra trafiła na PC z podtytułem Zapomniane opowieści i zgarnęła tym jeszcze większą rzeszę fanów. Trzecią grą studia było Black and White 2, wydane 7 października 2005 roku. Niestety o Black and White 2 nie możemy powiedzieć, że to był ogromny sukces. Gracze stwierdzili, że jest uwsteczniona względem części pierwszej. W grze wcielamy się w samego Boga, przyzwanego przez modlitwy ludzi, od których zależy również zakres możliwości Wszechmogącego. Ponownie pod opiekę dostajemy chowańca, a jego charakter, jak i rola w społeczności, zależy tylko od nas. Można go wychować na wioskowego pupila, który rozbawia ludność. Można postawić na użyteczność praktyczną i sprawić, by chowaniec budował domy, zbierał surowce i dbał o infrastrukturę miasta. Można też stworzyć maszynę do zabijania, prawdziwą bestię dziesiątkującą zastępy wrogów i lubiącą przekąsić mieszkańca własnego miasta. Żeby nie było zbyt łatwo, to w międzyczasie trzeba dbać o potrzeby zwierzaka, pilnować, by zjadł, wyspał się, poćwiczył. Trzeba dbać o jego zdrowie psychiczne, zapewnić mu zabawki i dużo głaskać. Zdrowy i szczęśliwy chowaniec to nieoceniona pomoc przy zarządzaniu metropolią. W Black and White 2 głównym założeniem jest przejmowanie krain i bycie potężniejszym bogiem niż inni bogowie. Są na to dwa sposoby: zbrojnie lub splendorem. By załatwić sprawę pokojowo, trzeba zbudować tak piękne miasto, żeby lud wrogiego boga stanął pod naszą bramą i błagał o przyjęcie jak Rosjanie po ogłoszeniu częściowej mobilizacji. Jest też opcja dla fanów wojny, czyli przedstawicieli tych Rosjan. Wtedy kosztem własnej ludności możemy zbudować armię, która ruszy na podbój świata. Zupełnie nie tak jak rosyjska armia. Black and White to według mnie gra z największym potencjałem z całego portfolio studia. Gdyby Molyneux nie obraził się na branżę, tylko rozwijał swoją technologię, to z dzisiejszymi możliwościami Black and White 3 mogłoby być niesamowite. Niesamowite jest też to, że 8 listopada 2005 roku, czyli prawie równo miesiąc po premierze Black and White 2, premierowała kolejna gra studia, The Movies. I o ile w przypadku Black and White wydawcą było EA, tak w tym przypadku na talent lwie głowy położyło się Activision. Wydanie dwóch gier jednocześnie było możliwe dzięki kilku zespołom pracującym równocześnie. Był to pierwszy strzał w kolano Lionhead. Utworzono program, w którym mniejsze studia mogły wejść pod skrzydła Lionhead w zamian za udział w zyskach z projektów. Dokładnie tak pozyskano wspomniane Big Blue Box. Takim sposobem kilka gier powstawało jednocześnie. Peter był najbardziej pochłonięty Black and White 2, dzięki czemu ekipa odpowiedzialna za The Movies miała sporo wolności. W The Movies można było wcielić się w producenta filmowego, montażystę, castingowca i wiele innych zawodów, za które w prawdziwym świecie dostaje się pieniądze. Jeżeli jednak jesteś w połowie Niemcem i uwielbiasz w wolnej chwili zrelaksować się przy symulatorze śmieciarki, to The Movies może dostarczyć ci nawet więcej emocji niż dziurawy kosz na śmieci lub zawracanie śmieciarką na głównej drodze w godzinach szczytu. Chyba że rola filmowca wymaga zbyt wiele kreatywności. Wtedy zapinaj pasy, bo u mnie przed domem się już przesypuje. Gra została sklasyfikowana jako symulator ekonomiczny, ale w praktyce jest tutaj wszystko. Budowanie studia filmowego w stylu City Builderów, opieka i zarządzanie ludźmi, które wygląda bliźniaczo podobnie do serii The Sims, tworzenie własnych scenariuszy filmowych czy obróbka scen. W grze przechodzimy przez całą historię kinematografii, dlatego zaczynamy w latach 20. ubiegłego wieku, by produkować krótkie, nieme, czarno-białe filmy i powoli piąć się na wyżyny Hollywood i stale rozwijać rynek filmowy. Niesamowite jest to, ile pracy Lionhead włożył w tą grę. The Movies jest wypchane zawartością po brzegi, do tego wykonanie to pierwsza liga. Ilość animacji, którymi obdarzone są NPC, przytłacza. To, w sumie z dopracowaniem najmniejszych detali, sprawia, że świat zamknięty w studiu filmowym żyje i nie wygląda jak makieta.
Mimo tego, że Black and White 2 i The Movie zrobiły w zasadzie dwie różne ekipy, to mają ze sobą coś wspólnego. Mianowicie obie gry nie sprostały oczekiwaniom finansowym, wrzucając tym kolejny kamyczek do ogródka problemów Lionhead. Pół roku po premierze Black and White 2, 24 kwietnia 2006 roku, wyszedł dodatek z podtytułem Wojny Bogów. Dodawał on nowego chowańca, dwie krainy, cztery cuda i sześć wyzwań. Lista wydaje się być skromna, ale tak nie jest, bowiem okazuje się, że na potrzeby dodatku napisano sztuczną inteligencję od nowa. 6 czerwca 2006 roku dodatku doczekało się The Movies, Stunts and Effects, który dodawał popisy kaskaderskie i efekty specjalne, co po samym tytule rozszyfrowałaby przeciętnie inteligentna małpa. Również w kwietniu 2006 roku ogłoszono, że Lionhead Studios trafiło we władania Microsoftu. Nie wiadomo, ile dokładnie producent okien zapłacił za studio, ale nieoficjalnie mówi się, że wziął je praktycznie za darmo, bowiem cena miała nie przekroczyć 20 milionów dolarów. Co ciekawe, zainteresowany zakupem był również Ubisoft. Ciężko sobie wyobrazić fuzję totalnie kreatywnego i nieszablonowego studia, jakim było Lionhead, z fabryką klonów. Chociaż gdyby to przejęcie doszło do skutku, to czekalibyśmy właśnie na Fable 12, z nadzieją, że w tym roku coś się zmieni w rozgrywce. No i umówmy się, angielskie studio poszłoby za pieniądze robić dla Francuza? To tak jakby Polak jechał na zachód, żeby pracować dla Niemca. A nie, dobra. W każdym razie, nieważne kto przejął Lionhead, tylko to, jak ważne to było dla studia. Historia zatoczyła koło. Kolejne dziecko Molinu, które stworzył, by mieć wolność twórczą, w pewnym momencie wkręciło się w korporacyjne tryby. Oczywiście to zadziałało destrukcyjnie na studio. Co prawda pierwszą grą sygnowaną Microsoftem było wydana 21 października 2008 roku Fable 2, które bardzo ciepło zostało przyjęte przez prasę i graczy, ale po tym właściwie wszystko zaczęło. W okresie rozpoczęcia prac nad Fable 2 Pech chciał, że pies Molinu zdechł, a właściwie to został zastrzelony przez jakiegoś rolnika. To wydarzenie właściwie wpłynęło na to, że bohater Fable miał psa i na to, co się z tym psem później w grze stało. Wiele sytuacji z życia Peter przenosił do gier. Było to dla niego bardzo terapeutyczne. Programowanie psa pochłonęło masę czasu i zasobów szefa studia. W ogóle Fable 2 to było oczko w głowie Molinu. Nigdy wcześniej, ani nigdy później nie był tak zaangażowany w jakiś projekt. Śmieszną historią z okresu Fable 2 jest to, jak dział marketingowy Microsoftu chciał reklamować tą grę. Ewidentnie nie mieli pojęcia, co Lionhead robi. Usłyszeli tylko, że RPG, więc w głowie pojawiły się smoki, których w grze nie było, i mrok. Mimo, że gra ma usposobienie mocno komediowe. Szef projektu często się z nimi kłócił, ale mimo masy przeszkód prace trwały. Akcja Fable 2 toczy się 500 lat po wydarzeniach z jedynki, a co za tym idzie, świat mocno się zmienił. Albion to już nie są prymitywne osady i baśniowe krainy. Miasto do złudzenia przypominają Anglię z okresu kolonialnego. Ludzkość wynalazła broń palną, a niewinne interakcje z ludźmi z jedynki przerodziły się w walkę o pozycję w hierarchii społecznej. Fable 2 jednogłośnie zostało okrzyknięte hitem, a Lionhead z marszu wziął się za tworzenie części trzeciej. Fable 3 wyszło 26 października 2010 roku. Gra tym razem toczy się 50 lat po wydarzeniach z dwójki. Wcielamy się w potomka króla Albionu, czyli protagonistę poprzedniej części. Po śmierci króla stoczymy walkę z własnym bratem o jeszcze ciepły tron. Nie obędzie się bez intryg, mieczy, broni palnej i magii. O ile gracze Fable 2 przyjęli bardzo ciepło, to trójka nie miała tyle szczęścia. Narzekano, że z jednej strony świat wygląda bliźniaczo podobnie do tego z dwójki, graficznie szału nie robi, do tego mechaniki z poprzednich części zostały uproszczone. System interakcji z ludźmi został sprowadzony do maszowania jednego guzika. Do tego świat gry już nie zmienia się tak drastycznie pod wpływem wyborów bohatera. Gracze oczekiwali rozwoju tych unikalnych cech serii, które był w stanie obiecać tylko Molinu. Szumnie zapowiedzianą mechaniką było łapanie dowolnego przechodnia za rękę i ciągnięcie go za sobą. Okazało się jednak, że to jest dokładnie to, co obiecano. Czyli nic specjalnego, no bo hej, to po prostu ciągnięcie za sobą NPC. Faktycznie Fable 3 wygląda, jakby zostało robione w pośpiechu. Prawda jest taka, że studio na czele z Molinu było kompletnie wypalone. Lata pracy nad jedną serią mocno doła w kość ekipie. Fable było największą marką studia, a jednocześnie stało się kulą u nogi. Lionhead
to nie był typ studia, który odcinał kupony. Ludzie chcieli wykazać się kreatywnością, doświadczyć nowych wyzwań, stworzyć coś nowego. Ale Microsoft i gracze chcieli kolejnych części Fable. Chociaż z tym Microsoftem też nie było tak kolorowo. Niestety, osoby odpowiedzialne za kierunek platformy zachłysnęły się pojęciem gra-usługa. I chęcią wyjścia dosłownie wszystkim graczom naprzeciw. No, może poza hardkorowym graczom. No bo jak wytłumaczyć wydane 2 maja 2012 roku Fable Heroes, skierowany do dzieci hack and slash nastawiony na kooperację w cukierkowej oprawie graficznej dodatkowo z upchniętą nogą opcjonalną obsługą Kinecta? Albo wydane kilka miesięcy później, to jest 9 października 2012 roku, Fable The Journey, czyli 100% grę na Kinecta? Microsoft z jednego z bardziej kreatywnego studia w branży zrobił studio zajmujące się robieniem gier reklam. Można powiedzieć, że Lionhead zostało wrzucone do tego samego worka, co twórcy tych gier reklamówek, które później lądowały w płatkach śniadaniowych czy innych bakusiach. Z tworzeniem Fable 3 jest jeszcze jedna ciekawa historia, która pokazuje, jak mocno świat się zmienił na przestrzeni ostatniej dekady. To jest okładka Fable 3. Chłop z mieczem. Zespół chciał dać na okładkę czarnoskórą kobietę, co miało symbolizować otwartość i możliwość wyboru przez gracza. Co dostał w odpowiedzi od marketingu? Cytuję. Nie możecie mieć na okładce czarnoskórej osoby ani kobiety, a wy chcecie czarną kobietę. Musi być biały koleś, tak już jest, to się sprzedaje i koniec. W jednej z dyskusji na ten temat podali nawet konkretny przykład. Cytuję. Jaki jest najmniej popularny film Disneya? Domyślcie się dlaczego. No i jak widać, marketing wygrał ze studiem. Twórcy dostali po głowie podwójnie. Byli absolutnie zmęczeni Fable i marzyła im się nowa marka. Dlatego w nagrodę tworzyli dwie gry z serii Fable, z czego jedna dla dzieci, a druga może i na Kinecta, ale za to też dla dzieci. Widocznie to wystarczyło Peterowi, żeby podjął decyzję o kapitulacji i w 2012 roku opuścił studio, żeby zająć się własnym solowym projektem. Chwilę przed nim studio opuścił John McCormack i Stuart White i kilku innych bardzo doświadczonych pracowników. Po odejściu kluczowych ludzi i samego Molinio, studio zmieniło się nieodwracalnie. Chaotyczna, burzliwa i kreatywna praca zmieniła się w poukładaną korporacyjną klepaninę bez iskry, bez kreatywności i bez polotu. Peter miał taką pozycję w branży, że właściwie mógł zawetować wszystkie wytyczne Microsoftu. Bez niego Lionhead nie był już taki odporny i wypełniał polecenia diabła w ludzkiej skórze, który niemal zniszczył markę Xbox, Dona Matriga. Ostatnią decyzją w historii Lwiej Głowy była ta, że deweloperzy w ramach odpoczynku od serii Fable zrobią piątą grę pod rząd z uniwersum Fable. Tym razem jednak będzie to gra usługa free to play. Oczywiście decyzja to tak naprawdę ultimatum dane przez najlepszy zarząd w historii MS-u. Tak o tobie mówię, Matrix, ty diable. Które mówiło jasno, albo gra free to play, albo zamykamy studio. Właściwie to udało się wypełnić i jedno, i drugie. Początki darmowego Fable były kompletnie pokręcone. Czyli tak jak przyzwyczaili nas pracownicy tej firmy. W końcu jednak wszystko zaczęło się prostować. Nową grę miał być Fable Legends. Biorący przykład z ówczesnych darmowych hitów pokroju League of Legends czy Team Fortress. Na czele studia stanął John Needham, który maczał palce przy Star Trek Online i Marvel Super Heroes Squad. Dyrektorem kreatywnym został David Eckelberry, znający się na tworzeniu gier mobilnych. Zawodowa przyszłość tych panów w tym kontekście na pewno nie jest przypadkowa. To jednak nie pomogło projektowi. Zespół nie robił nigdy niczego podobnego. Fable Legends miał opierać się na asymetrycznych potyczkach 4 vs 1, podobnie jak kilka lat później Evolve. Czwórka bohaterów musiała współpracować ze sobą i razem odpierać ataki potworów wysłanych przez samotnego gracza. Twórcy nie potrafili jednak zbalansować takiej rozgrywki. Wewnątrz studia były tarcia przez brak wspólnego kierunku. Każdy ciągnął projekt w swoją stronę. Prace praktycznie stały, a oliwy do ognia dolewał Unreal Engine 4, który nie był dopasowany do projektu Lionhead. Do firmy zaczęto ściągać specjalistów od trybów multiplayer, którzy mieli wydawać opinie na temat balansu i działania gry. Mimo to zarząd podobno nie korzystał z tych raportów i projekt dalej był bałaganem.
sam Microsoft kładł kłody pod nogi deweloperom. Bez ich wiedzy ogłosił w 2015 roku, że Legends będzie również na Windowsie 10. Twórcy nie byli na to przygotowani, choćby z tego powodu, że do tego konieczny byłby system antycheaterski, którego nie mieli. W końcu 7 marca 2016 roku zwołane zostało zebranie pracowników Lionhead Studios, na którym menadżer generalny Microsoft Studios Europe, Hanno Lemke, ogłosił, że Fable Legends zostało anulowane. Czy deweloperzy po cichu odetchnęli z ulgą? Dobrotliwy MS odciął łańcuch, którym przypięta była kula do nogi Lionhead. Otóż nie do końca, bo zaraz po tym dodał, że studio też zostaje zamknięte. Pracownicy byli w szoku, jednak ta wiadomość nie wszczęła awantur, nikt nie krzyczał, nikt nie pytał dlaczego. Wszyscy poszli do baru. Projekt podobno miał pochłonąć 75 milionów dolarów, co dla produkcji free-to-play jest niewyobrażalnym budżetem. To również absurdalna decyzja, bowiem do otwartych testów zabrakło kilku tygodni. MS miał szansę zakończyć ten projekt dużo wcześniej, gdy wpompowane pieniądze nie były jeszcze tak absurdalnie duże. Może dzięki temu ocalałoby samo studio. Niestety, zdecydowali się na ten ruch, gdy gra praktycznie była ukończona i miała niebawem wejść na rynek. Ostatecznie przetrwała tylko zamknięta beta, która działała jeszcze kilka miesięcy, dając czas MS-owi na zwrot pieniędzy graczom, którzy zdążyli już skorzystać ze sklepu z płatnymi przedmiotami. Studio zostało zamknięte 29 kwietnia 2016 roku. Tak ten dzień wspomina Charlton Edwards, który pracował tam przez 14 lat. Cytuję. Myślałem, że będę całował ściany i wytnę kawałek dywanu na pamiątkę. Zabraliśmy sporo gadżetów, ale nie czułem złości wychodząc z budynku. Pewnie jeszcze to wszystko do mnie nie dotarło, nie wydawało się realne. Wszyscy wybrali się do pubu The Stoke, by ostatecznie pożegnać się ze studiem. Pojawili się byli i obecni deweloperzy, oddając hołd Lionhead. Tak kończy się historia jednego z najbardziej barwnych studiów w branży gier wideo. W historii Lionhead była pogoń za wolnością twórczą, ocean kreatywności wyzwalany przez wizjonera, artystę, złotoustego Piotrusia, którego tyle samo osób kocha, co nienawidzi. W tej historii pojawiają się też ogromne pieniądze i bezduszna korporacja, która próbuje oswoić i stłamsić oryginalność studia tylko po to, by mieściło się w wyznaczonej metryczce. Smutny koniec wesołego studia. Ale czy taki smutny? W końcu historia kończy się w pubie.